To jest twój pokój. Oni kurde obserwują, jak ja śpię. Ci fetyszyści. Aegis. Wiedziałem. Aegis weszła do twojego pokoju. Nie rób mi krzywdy. Już wystarczy, że jeden pedofil za mną chodzi. Surface body temperature reads 98.7 degrees. No fever. At this rate, he should make a full recovery by morning. The pillow I prepared in the freezer will not be necessary. O, no ale mimo tego miło patrzeć, że i ona się o nas troszczy. Aegis się rozejrzała i zobaczyła zbereźne plakaty. I mustn't stay too long, or Yukari-san will reprimand me again. A no, to też. Dobra. Aegis miała zaraz wyjść, ale wtedy wróciła. Nie mów mi, że zostaniesz ze mną w pokoju. Hmm? Nie podoba mi się to? Aegis usiadła przy twojej poduszce i zaczęła cię obserwować. Patrzę na ciebie. Aegis, co to miało być? Jesteś okropna. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Ja już ci kurde dam. Operacja będzie 4 października. Nie zmieniaj tematu! Musimy się na nią przygotować. O, ty jesteś przygotowana na wszystko. Z tego co widać. No ale hej, przynajmniej mam swoją robo-waifu. Aegis the best girl. Hej, jak ci idzie? Źle idzie! Całą noc nie spałem, bo bałem się, że Aegis przyjdzie do mojego pokoju i zacznie na mnie dziwnie patrzeć. Całkiem dobrze. A, to świetnie. Ja też się tak czuję. Zownujmy tego następnego cienia i zróbmy ze świata lepsze miejsce, co? Pewnie. O, Beibe albo Hideyoshi. Hideyoshi, błagam. Trzymam kciuki. Tak! Będzie kolejny Max w social linku. Będzie kolejny Max. Dziękuję. Boże, jesteś bardzo pobłażliwy. Chodźmy. Tak jest. Patent Student Council. Pomogłeś Hideyoshiemu w jego prezentacji. Więc to jest moja recenzja, więc to jest moje przypomnienie, kurde, jak to się mówi, jak się nosi szkolny uniform. Proszę, pamiętajcie o tym. Nie próbuję nikomu wmawiać, żeby zmienili sposób, w jaki się ubierają. Po prostu chciałbym usłyszeć waszą opinię. Usłyszałeś parę komentarzy. Czy Hideyoshi powiedział, że chce nasze opinie? Wcześniej nawet nie obchodziło go, co my myślimy, tylko jak jakiś był sprzeciw, to już w nas jajkami rzucał i mówił Yoshi. Ale chociaż próbuję. Tylko ja i Hideyoshi zostajemy. Dzięki Maciek Kundel, nie mógłbym tego zrobić bez ciebie, więc jak mi poszło? Nieźle. Jeśli tak mówisz, no tak czy inaczej, to jest naprawdę kurwa! No jest mi lżej! Mogłem dać innym ludziom impresję, że jestem samolubny, ale odzyskam ich zaufanie. Spójrz na to,
Hideyoshi wyjął zapalniczkę z jego kieszeni. Wiesz, co się stało z tym całym papierosem w łazience? Jeden z kolesi mi to wyznał. I wiesz co jeszcze? Obiecał mi, że już nigdy więcej nie będzie palił. To nigdy nie jest aż takie proste. Nie znasz ludzi. Ta zapalniczka jest tego dowodem. Chyba, że no, stara się skończyć z nałogiem. Zaufał mi, ponieważ pokazałem, że troszczę się o innych. Tak jak ty mnie tego nauczyłeś. Proszę, chcę, żebyś to miał. Dzięki wielkie. Chip Lighter. Zawsze patrzyłem z góry na ludzi. Ale ty nauczyłeś mnie ważną lekcję. Nie sądzę, mimo tego, że nie sądzę, że będę mógł kiedykolwiek być taki jak ty. Hell yeah! Kolejny social link zmaksowany. Emperor. O! Moje serce aż mi się kraje. Odyn. A? Będę mógł wszystkich, kurde, rozpierdzielać pierunem. Jakbym smokiem powietrznym już tego nie mógł robić. Ach. Tak jest. Czy pamiętasz o tym całym, o tej historii, której ci powiedziałem? O tej dziennikarce telewizyjnej? Ten człowiek, który został wysłany do więzienia, był moim ojcem. Wiem teraz, jak prawdomówstwo jest ważne i jestem dumny z siebie, że nauczyłem się prawdziwego znaczenia tego słowa. Także realized. Także zdałem sobie sprawę z tego, jakim nieprawdopodobnym człowiekiem jest mój ojciec. Już czas iść do domu. Chcesz być może gdzieś pójść? Wiesz, nigdy żeśmy nie chodzili nigdzie po szkole. Hej, czemu nie? Chodźmy na karaoke, chcę usłyszeć, jak śpiewasz. Ja śpiewać nie będę. Byłem maksować mojego socjalinka. Tak jest, wiem. Nie trzeba się niczym martwić. Jestem pewien, że wszystko będzie ok. Więc możecie na mnie liczyć. Poczekaj chwilę, czy to tylko ja, czy Yori naprawdę jest, czuć, że jest na serio, czy coś. Ej, co to miało być, co to miało znaczyć? Ach, ja pierdzielę, jak i ta moja tłumaczenie z angielszczyzny. Cholera jasna, szkoda, że ta gra nie jest spolszczona. Chociaż może kiedyś ktoś się tym zajmie. Dobra, pamiętać, dzisiaj, nie, jutro. Olej trzeba zdobyć. Olej, olej. A kurde, słyszysz konwersację. Zaraz zapomnę. Musimy nosić... zaraz co? A, od dzisiaj musimy nosić zimowe uniformy. Są takie ciężkie, że moje ramiona bolą. No na serio? Nigdy w życiu nie nosiłeś ciężkiej zbroi. Ale spojrzałem dzisiaj do kieszeni i znalazłem coś, moją zgubę. Moje ramiona też bolą. Plus słyszę dziwne głosy i mnie boli głowa. To nie jest coś dobrego. Ty, posesja! Morning. O nie. Kurde! 1567. O, dobra, nieważne. After school. Aigis, daj mi olej tu i teraz. Wkrótce księżyc znów będzie w pełni. Czy masz adekwatny przedmioty i ekwipunek? Jeżeli nie jesteś przygotowany, powinieneś pójść do sklepu natychmiast po szkole. Nie tak szybko, kurde, najpierw muszę mieć kasę na to wszystko. Tak więc, siema? The other day trochę zoverreaktowałam i chcę powiedzieć, że
przykro mi, przepraszam. Jestem bardzo zdenerwowana, kiedy rozmawiam z ludźmi, szczególnie z chłopakami. Wiem, że to złe, ale nie mogę się powstrzymać. Co powiesz? Pół szkoły jest... pół świata jest samcami. Czy próbujesz mnie jeszcze bardziej zdenerwować? Ale nie mogę się bać całe moje życie. Muszę próbować bardziej, żeby dać z siebie wszystko, żeby tą fobię pokonać. Dzięki, dam z siebie wszystko. Okej. Więc... gdzie możemy jeszcze pójść? Town map. Może do killerki? Nie ma dziś jej. Albo może nic, kurde, dzisiaj nie będę robił, po prostu wezmę ten olej, bo zapomnę. Wiem, wiem. Zaraz, czy wcześniej nigdy nie poszedłem od razu do akademika? Żeby mi tutorial się wyświetlił. Więc tak, dawaj, Aegis. Czy szukasz oleju? Jest bardzo dużo typów oleju. Paliwo, jedzenie i tak dalej. Jeśli byś chciał, mogę dać ci trochę mojego oleju silikonowego. Dla delikatnych części. Dla delikatnych. Mam tego bardzo dużo. Pewnie. I teraz szybko. Velvet Srumu. W sumie już tej persony Emperora nie potrzebuję. Mogę wywalić. Przy okazji wypróbuję te fuzje nowe. O, no właśnie. O cholera. To dziś pójdziemy do Tartarusa. Request z kompendium. Tak. Sorry, że nie tłumaczę jej dialogu, ale... Railgun. Ale no... już, kurde, mam same problemy z tłumaczeniem normalnego dialogu, więc... Cross, Pentagon. Following will result. O! A! W ten sposób to działa. Dai Sojo. Wszystkie mitamy musimy mieć. Czy mogę chociaż zobaczyć, jak on wygląda, do jasnej cholery? Ach, Cross. A, dobra. Rozumiem. Czyli to nie możemy byle jakich person łączyć w ten sposób. Dobra. Więc po prostu normal spread. Kloto. Tak. I Emperor, Forneus. A nie, nie są kompatybilni. No trudno. Na razie. Było miło, ale się skończyło. Okej, więc co teraz powinienem zrobić? Teraz do Tartarusa pójdziemy. Dorm. Przy okazji jeszcze pozakładam ekwipunek dla wszystkich, taki jak trzeba. Ty. Railgun? Niezłe. Silniejsze od tamtego. I... Guillotine Axe. Podoba mi się. Dobra, więc dziś idziemy do Tartarusa. Przy okazji. Bo trzeba odratować tych ludzi. Ja się świetnie czuję. I Shinjiro też się świetnie czuje. W sumie efekt niezamierzony, że ja się świetnie czuję, bo ja... tak trochę, no... byle co robiłem. Wszyscy mogą dziś pójść? Wszyscy mogą pójść, więc idźmy dzisiaj. Okej. Więc... myślę, że to chyba będą z 2 godziny nagrywania. PG! Co ty robisz? Nie kończ jeszcze! Przecież tak dawno nie nagrywałeś niczego z Persony 3. Oczywiście, że kurde nie skończę, tylko no... nie będę nagrywał mojego pierdzielenia się z Tartarusem teraz. Tak więc no... kogo bierzemy do drużyny? Yukari? Shinjiro? I niech Rexio będzie. Rexio musi być pierwszy. Hał, hał. Shinjiro? I... jest Yukari tutaj. Let's go! Save'nę.
Okej, okay, i dobra. I teraz będę sobie chodził po Tartarusie i na razie zrobię pauzę. Widzimy się później. I no i ten, tego i ZW. Zatrzymaj nagrywanie, bitch. I zaraz, nagrywa się, moment. Okej, wszystko widzę. No więc, wróciliśmy. Znalazłem te wszystkie dwie osoby, które się gdzieś tam w Tartarusie zapierdzieliły. Tak nasz stan wygląda, ja levela nie dostałem jeszcze. Mało mi brakuje. Shinjiro dostał Z2, Rexiu chyba też Z2. Yukari też Z2. I git. Wracajmy. Ponieważ czemu nie? To wszystko. Co możemy teraz porobić? No, oczywiście muszę walić tymi drzwiami, nie? Status. To może... Chwila. Do staruszków pójdźmy jeszcze raz może. Czemu nie? Czemu kurde mi to wszystko laguje teraz? A nie, przecież... No tak. Trzeba sprzedawać to wszystko, co mam. Dawaj. Ta. I przy okazji odebrać też nagrody muszę. Slash Repeller? Ech. O, 100 tysięcy. Dobra, sell. Dawaj. Sprzedawaj wszystko. Nic nam się nie przyda. Kurde, naprawdę żałuję, że nie można w tej grze po prostu sprzedać wszystkiego naraz. I ewentualnie odznaczyć tylko te przedmioty, których nie chcemy sprzedawać. A nie, tego nie potrzebujemy też. Slash Repeller. Może mamy jakieś przedmioty do sprzedania, moment. Homunkulusy moje posprzedaję. Nie, nie ma nic. To w takim razie... Tak? Może będę mógł wymienić jakieś... karty. Dobra, więc tak. Już widzę. Już widzę te wzrośnięte staty. Będę mógł chyba tylko jedną wziąć. Kurde. Niech to! Ta moja tartarusowa wyprawa nie była zbyt pożyteczna, jeżeli chodzi o te... kolerstwa, o to... dobra. Kurde, jeszcze trzy! Do Spellmastera. Armsmaster mi nie obchodzi. Ja nie mam fizycznych ataków. Może za itemka. Chyba nic też nie będzie. Wezmę parę ciebie. Kurde, tyle tego mama pewnie i tak nie będę używał, bo w sumie bardziej opłaca mi się moją Mediaramę użyć z Divine Grace'em. Ale hej, zawsze jakiś buff pewnie nam się przyda. Do apteki warto iść? Czemu nie mamy mnóstwo pieniędzy? Tak. Ale tak, czemu opłaca mi się wszystko kupywać, żebym miał na 99? Ta patrażem na pewno nam się przyda. Nie, me patrażem raczej. Nie, tego mam dużo. Ciebie na pewno 99 razy ty mi się przydasz. To nam przyda się do Tartarusa. I zwykłe medicine też nam się przyda. Kurde. Ten koleś
Ten aptekarz naprawdę musi się dziwić. Ile ty, kurde, potrzebujesz tych medycyn, tych lekarstw? 99? Chyba naprawdę musisz często chorować. W sumie masz rację, często choruję. Co mogę teraz porobić? Chodźmy... Gdzie to było? Tu było. Tak. Też chcę ich zmaksować dość szybko, bo ten social link nigdy w sumie nie udało mi się... W sumie nawet nie wiedziałem, że tu jest social link, kiedy grałem po raz pierwszy w tą grę. Wiem, że to już raz powiedziałem, ale nieważne. Witaj Maciek Chan, czekałem na ciebie. Chciałem się powiedzieć dobre wiadomości tak szybko jak to możliwe. To chodzi o tego gościa, o tego klienta, który tutaj przyszedł wcześniej. Co... A jak myślisz, że kto to był? Oto jest ten hint, sygnatura. Ktoś z petycją. Wow, nie spodziewałem się tego, myślałem, że to było zbyt... że tego nie zgadniesz. Ale tak, to był jeden z organizatorów kampanii, by ocalić te drzewo. Heje! Powiedział, ochrońmy razem to drzewo. I dostał też dużo podpisów od studentów, którzy... byli w klasie naszego syna. To cudowne. Dużo ludzi chce uhonorować jego pamięć. Był kochany przez wszystkich. Oczywiście, to był nasz dumny syn. Jestem pewien, że jest tak szczęśliwy jak my. Dobra, Maciek Chan. Chodźmy do Gekudan teraz. Muszę powiedzieć mojemu synowi dobre wiadomości. Co? To on żyje? Let's go! Super, to jest muzyka dla moich uszu. No pewnie, że kurde nie. Nigdy nie byłem aż tak podekscytowany spacerem. Dobra. Wygląda na to, że mnie lubią i to dobrze. Ja też ich lubię. Już 8 rank, ja pierdzielę jak to szybko idzie. Zróbmy wyścig od tego drzewa aż tutaj. Nie przegram z takim młodzikiem jak ty. No dobra, kochanie, zaraz wrócę. Dzięki za to, za opiekowanie się sklepem. Dobra. I to wszystko? Myślałem, że tam jakaś scenka będzie. Szkoda. O hej. Jutro będzie... Pojutrze będzie kolejna pełnia księżyca. Wiem o tym! Tylko 3 cienie zostały. O tym też wiem. Już prawie skończyliśmy naszą robotę. Już za niedługo gra też się skończy. Na pewno? Nie powiem! Oddałem olej, nie? Więc fuck yo, Reksio. Ty wredoto. Jesteś okropny! Chciałem z tobą pochodzić. Nie chce mi się. Tak przy okazji. Ta operacion day. O kurde, kolejne egzaminy? Ja pierdzielę, czy wy nie macie... rezultaty egzaminów. Ta, nieważne. Chciałem pokazać wam mniej więcej jak... Chociaż w sumie czemu by nie? Nie, zaraz. Zaraz, gdzie to jest? Kenji rank 3, widzicie? Już pod koniec tego, kwietnia, wbiłem 3 rank z Kenjim. Tutaj Kenji rank 4, 6... Old Couple rank 3, 7. Kurde, z Kenjim tu naprawdę szybko poszło. Kenji Social Link Max. Dobrze, że kalendarz takie rzeczy nam zapisuje. Maiko rank 2, Baby rank 5. W sumie dużo tego było. Aegis dołącza. Summer Class. Ken. Online Social Link Max i już tutaj więcej nic raczej nie było. Nie, to tutaj zacząłem grę chyba. 10 czy coś takiego. Dobra. Tak więc no, idziemy spać. Szybko te Social Linki mi poszły, naprawdę. To dzięki Save State'om. Wybierałem tylko te odpowiedzi, które są najlepsze, bo w sumie też chciałem jak najszybciej dojść do tego miejsca, żeby jak najszybciej zacząć tego Let's Play'a. Zagubieni rosną w ilości. Jak to?
Nie mogę wyjaśnić dlaczego, ale naszą największym priorytetem powinno być wyeliminowanie zostałych cieni. Księżyc będzie w pełni jutro. Będę ciebie akompaniować w walce. Tak jak mnie akompaniujesz co noc, siedząc przy moim łóżku? O, no i oczywiście egzaminy za 10 dni. It's useful. Tak, tak, internetowy slang. To nieważne, nieważne. Może akademiksy wzrosną mi na maksa, kto wie do tej pory. Tak, dziś może z killerką pogadajmy. Albo z niebo. Yuko nie przyszła do nas na tym, na przerwie żadnej chyba. Co ona może spadać? Chodźmy do killerki. Ona dzisiaj będzie, nie? Jest! No, już będzie kolejny level. Pewnie. Thanks. Nie mogę tego już znieść. Mama i tata po prostu się kłócą. Krzyczałem na nich, żeby przestali tak się kłócić mocno. Ale powiedzieli mi po prostu, żebym ich zostawiła. Więc zdecydowałam się. Muszę uciec z domu. Nie rób niczego zbyt... Chociaż nie. Sounds like a plan. Niech będzie. Czy naprawdę myślisz, że to pomoże moim rodzicom? Szczerze mówiąc nie. Ale zdecydowałam się i mam zamiar uciec. Lepiej zacznę się pakować. Więc... jak myślisz, co powinnam ze sobą wziąć, jeżeli uciekam z domu? Muszę wziąć dużo przekąsek, czyż nie? W końcu... A co o mojej karcie zdrowotnej? Tak, potrzebujesz więcej rzeczy niż to. Ale nie wiem, co jeszcze powinnam ze sobą wziąć. Wygląda na to, że Majko jest zmartwiona. Okej, co jeszcze? Może moja piżama i moja szczoteczka do zębów? No ale... Najpierw, gdzie ty kurde chcesz się zatrzymać? Majko wygląda na to, że jest bardzo mocno myśli. Tak czy inaczej spróbuję. Nie martw się, jeżeli... Nie martw się, wszystko będzie okej, dobra? Będę za tobą tęsknić. Nie będzie łatwo być samą. Nie powinnaś tego robić. Ale hej, jak chcesz. Rank 6. Kiedy ucieknę, mama i tata na pewno będą musieli pracować razem, żeby mnie znaleźć. Będzie świetnie. Nie będzie świetnie. Potrzebno jest dużo ciężkiej pracy, żeby się przygotować na ucieczkę. Nie! Nie jest takie łatwe. No mój dzień był zajebisty właśnie, namówiłem małą dziewczynkę, żeby spierdzieliła z domu. Jutro księżyc będzie w pełni. Jestem pewna, że cień się pokaże, więc bądź gotów. Save. Trzeba być gotowym na wszystko, save'nę tutaj. Jest pewna osoba, z którą chciałbym pogadać teraz, gdzie on jest. Jest. Wygląda na to, że Ken do siebie mówi. A? Tak, rozmawia ze sobą. To jest znak, że został opętany przez Samarę Morgan. Zaraz zabierze go do telewizora. No dobra, nie zostało nam nic chwila, chyba że... A niech będzie. Niech moje akademiksy trochę wzrosną. I to wszystko. No dobra. Przygotowujemy się. Evening. Zaczyna się. Kolejny boss.